Doświadczona na Sorosa. Czy Majdan, czy takie różne rewolucje, które miały miejsce w Afryce? Śmiertelne drogi chrześcijańskie. 2-3 lata temu, to też za nimi stały pewne określone siły, które w sumie, których celem tych sił było doprowadzenie do rewolty społecznej, do zniszczenia. I takiego, które ma olbrzymie konsekwencje międzynarodowe. Tak, bo nawet gdy to były takie reżimy jak w Iraku czy w Syrii, to przecież to, co się tam rozegrało, w skutkach okazało się jeszcze gorsze od tych dyktatorskich reżimów, które rządziły poprzednio w tych krajach. Tak, więc ja bym tutaj, proszę ojca, no ten zafałszowany obraz rzeczywistości to jest zadanie polityków i dziennikarzy. Trzeba pokazywać prawdę, opisywać ją, tłumaczyć, wyjaśniać ludziom i tą drogą jakoś uspokajać i eliminować ekstremizmy. Bo prawda jest trudna do zrozumienia, ale jest możliwa do zrozumienia i do wyjaśnienia. Trzeba tylko cierpliwości i dobrej woli. My mamy tu w prawie karnym takie delikty jak pomówienie, zniewaga, prawda? No ale Kościół katolicki w kodeksie Kościoła katolickiego tam wyraźnie mówi, co to jest prawda, fałszywe świadectwo. Katechizm Kościoła. To jest sprzeczna z prawdą, wyrażona publicznie. Pochopny sąd. No to właśnie tego powinni uczyć w szkołach, to w podstawówce. Pochopny sąd to uznanie winy bliźniego, nawet milczące, bez dostatecznej podstawy. Obmowa. Znamy to słowo, no ale trzeba znać też definicję. To ujawnienie czyjegoś błędu lub wady bez obiektywnie ważnej przyczyny. Oszczerstwo to wypowiedź sprzeczna z prawdą, która szkodzi dobremu imieniu bliźniego. Kłamstwo. No, wszyscy niby wiemy, co to jest kłamstwo, ale warto ciągle to przypominać. Kłamstwo to mówienie nieprawdy z intencją oszukania. Czyli kłamstwo to jest coś świadomego, to jest coś celowego. To nie jest pomyłka, to nie jest błąd. Kłamstwo dąży do tego, żeby mówić nieprawdę po to, żeby oszukać ludzi. I to kłamstwo, niestety, to kłamstwo, które było wkomponowane w ten komunistyczny system, ono przetrwało, przeszło na tę całą trzecią RP i dziś bardzo często triumfuje. I zadaniem wszystkich ludzi dobrej woli jest walka z kłamstwem poprzez pokazywanie prawdy, czyli rzeczywistego, obiektywnego obrazu zjawisk społecznych, ich konfliktów, nieporozumień i tak dalej. Jest okazja do przemyślenia, panie dyrektorze, bo teraz będą te piękne niby, ale opłatki w tych takich środowiskach, prawda, nie domowych, tylko w sejmikach, w urzędach. No, stoją biedni z tymi właśnie wafelkami, prawda, z opłatkami. No i to tak nie wiadomo, patrzeć w oczy, czy do góry, czy na dół, no bo jakoś tradycja, bo są zaproszeni. No, jest to do przemyślenia, bo skoro takie podziały, prawda, więc albo trzeba je po prostu stanąć w prawdzie i jakieś tutaj minimum, prawda, na drogę pojednania, no albo, no bo to jest też antyświadectwo. Tak, i dlatego tutaj dobrze jest, jestem starszy, tym większe znaczenie zaczynam przywiązywać do poezji, której jako młody nie bardzo rozumiałem. Mieliśmy poetów wieszczów, a oni potrafili wyciągnąć taką syntezę polskiego narodu. No tutaj Norwid, Cyprian Kamil, Norwid jest taką piękną gwiazdą błyszczącą. To przecież on powiedział o nas, umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno. No więc właśnie przy tej okazji, przy tych opłatkach, jak ojciec mówi, no, dobrze byłoby takie życzenia sobie składać
różnijmy się pięknie i mocno, albo mocno i pięknie, no ale nie różnijmy się po to, żeby się nienawidzić. No to pan premier też powiedział, prawda, kiedy mu to przerywano, źle się chłopcy bawicie, też zacytował biskupa Kraśnickiego. Tak, to świetne było. To był świetny moment, bo kiedy mówił o mieszkaniach, to się śmiechy zaczęły jakieś, a przecież to jest jeden z najważniejszych problemów, tak. Natomiast no, apel jest wyraźny arcybiskupa, tutaj przewodniczącego konferencji episkopatu, o wzajemny szacunek i kulturę w debacie publicznej, a potem też idziemy niżej oczywiście, ale ta debata publiczna jest tu podkreślona, no bo to jest, powinien być, dla mnie nie jest, pewien wzorzec, prawda, jednak rozmowy, zachowania, no jak pan mówi, panie dyrektorze. No tak, tylko że to się właśnie wszystko bierze z wychowania w domu, w rodzinie. Jeżeli dzisiaj tę rodzinę się atakuje, podważa, jeżeli są profesorzy, a ich tak specjalnie tutaj mówię w cudzysłowie, którzy uważają, że źródłem represji jest katolickie wychowanie, no to nie jest tak. Gdyby ono było katolickie, naprawdę, to nie mogłoby być w żadnym wypadku źródłem represji, bo nie ma nic w katolicyzmie, co nawoływałoby do złego. Ale my tutaj, a szczególnie ja, nie mogę tu przekonywać do tego ojca. Tak, ale, warto się wymieniać tymi argumentami i potem nawet je powtarzać, rozszerzać. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za krótką wypowiedź. Szczęść Boże, pozdrawiamy. To był komentarz też do tego właśnie apelu księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który tutaj nam przedstawił pan redaktor Wojciech Ryszczyński, któremu serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na audycję Aktualności Dnia po 16. Słuchając audycji Aktualności Dnia, jesteś bliżej wydarzeń w naszej ojczyźnie i w świecie. Zapraszamy. Zbliża się 16.15. Łączymy się z Radiem Watykańskim. ...dialogu i porozumienia, powiedział papież w przemówieniu do 7 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, którzy złożyli listy uwierzytelniające. W Indiach odnotowano kolejne ataki na modlących się chrześcijan. Na wielką moc i siłę oddziaływania parlamentarzystów na sprawy naszej ojczyzny zwrócił uwagę kardynał Kazimierz Nycz podczas spotkania opłatkowego w Sejmie. Witamy 14 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny. Promowanie dialogu, pojednania i współpracy nie jest czymś oczywistym. Każde pokolenie musi się tego uczyć na nowo, mówił Franciszek podczas spotkania z grupą 7 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, którzy złożyli listy uwierzytelniające. Reprezentują oni Jemen, Nową Zelandię, Suazję, Azerbejdżan, Czad, Liechtenstein i Indie. Żaden z nich nie rezyduje w Rzymie. W większości wypadków są też ambasadorami w jednym z krajów europejskich. Franciszek zwrócił uwagę na wielką różnorodność tradycji kulturowych i religijnych, którą charakteryzują się ich kraje. Jest to dla mnie dobra okazja, by podkreślić pozytywną i konstruktywną rolę różnorodności we współpracy między narodami, powiedział papież. Wspólnota międzynarodowa stoi w obliczu wielu złożonych czynników, które zagrażają równowadze środowiskowej oraz ekologii socjalnej i ludzkiej całej planety. Są to m.in. zagrożenia dla pokoju i zgody, wynikające z agresywnych ideologii fundamentalistycznych oraz z konfliktów regionalnych, które często przybierają pozory obrony sprzecznych interesów i wartości. Trzeba jednak przypomnieć, że różnorodność rodziny ludzkiej sama w sobie nie jest przyczyną tych wyzwań dla pokojowego współistnienia. W istocie sił odśrodkowych, które chciałyby wprowadzić podziały między narodami, nie należy szukać w tym, co je od siebie odróżnia, lecz w niemożności zainicjowania procesu dialogu i zrozumienia, który stanowi najskuteczniejszą odpowiedź na te wyzwania. O czułości Boga mówił papież w homilii, którą wygłosił w kaplicy w domu świętej Marty. Inspiracją był fragment z księgi proroka Izajasza, gdzie Bóg zwraca się do nas jak ojciec do dziecka, upodobniając swój głos do głosu malucha. W pierwszym rzędzie zapewnia go: nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Wydaje się, że Bóg chce nam zaśpiewać kołysankę. Bóg jest do tego zdolny. Jego czułość jest taka jak ojca i matki. Wiele razy powiedział: jeśli nawet matka zapomni o swoim dziecku, ja nie zapomnę.
nosi nas w swoim sercu. Jest Bogiem, który w tym dialogu staje się mały, abyśmy mogli Go zrozumieć, abyśmy mogli Mu zaufać i abyśmy mogli powiedzieć tatusiu, abba, tatusiu. I to jest czułość Boga. Widzę, tatuś umarł. Prawdopodobnie, bo już się nie odzywa. Także tak, widzicie Państwo, że niektórzy myślą, że to szatan steruje akurat dosłownie tu i teraz, w tym momencie. A przecież szatan i tak jest Bogiem tego świata. On nie musi teraz. Dodatkowo są pomyłki, są różne błędy elektryki, elektroniki i tak dalej. No ale ludzie, którzy o tym nie wiedzą, no to po prostu szatan, diabeł robi z tego przesąd, zabobon, co jest ciemnotą, ślepotą i głupotą. Tak. Radio Koncita. Proszę być z nami. Tak. Radio Koncita. I już, proszę Państwa, nawet tutaj grają. Oj, Jezus, radzie się. Musisz się nie przejmować. Przestań głupoty gadać, coś mądrego powiedz. Jesteśmy w radiu obrotowym teraz. No. Tak. Mów. Małe, które staje się wielkie. Boże Narodzenie pomaga nam zrozumieć te tajemnice. W stajni mały Bóg. Przychodzi mi do głowy pewne stwierdzenie. Takie tajemnice, wymyślone pogańsko, proszę Państwa. Być i teraz ty zrozum tajemnicę. Jednocześnie mieszkać w najmniejszym boską jest rzeczą. To znaczy, nie bójmy się wielkich rzeczy, ale bierzmy pod uwagę małe. To jest boskie, jedno i drugie. Questo è divino, tutti due insieme. Bóg nie tylko nam pomaga, stwierdził papież, ale także obiecuje radość, wielkie zbiory i pomoc w kroczeniu w przyszłości. Bóg bowiem nie tylko jest ojcem, ale także tatusiem. Io sono capace di parlare col Signore così. Czy potrafię rozmawiać właśnie z takim Bogiem? A może się lękam? Niech każdy odpowie sam. Ale ktoś może powiedzieć, zapytać, ale gdzie znajduje się teologicznie miejsce czułości Boga? Gdzie można ją naprawdę znaleźć? Gdzie jest to miejsce, gdzie objawia się najpełniej? To są rany. Moje rany, Twoje rany. Kiedy spotyka się Jego rana z moją, w Jego ranach zostaliśmy uzdrowieni. Ojciec Święty przyjął na audiencję prezydium Światowego Aliansu Ewangelicznego. Ich wizyta ma związek z zakończonym właśnie jubileuszem 500-lecia reformacji. Przedstawicielom ewangelicznej gałęzi protestantyzmu zależy na zacieśnieniu współpracy z Kościołem katolickim, pomimo utrzymujących się różnic doktrynalnych. Mówi prezbiteriański pastor Thomas Johnson. Wszyscy stoimy przed tymi samymi wyzwaniami, zwłaszcza na Zachodzie, gdzie wyzwaniem jest dla nas z jednej strony szerząca się sekularyzacja, a z drugiej islam. W takiej sytuacji jest czymś całkiem normalnym, że rozglądamy się w poszukiwaniu wyznawców innych wyznań chrześcijańskich i traktujemy ich poważniej. Wiemy, że dzielą nas różnice teologiczne i one nie znikną z dnia na dzień. Spieramy się na ten temat od 500 lat. Niewykluczone, że będziemy o tym rozmawiali przez kolejnych 500 lat. Ale pomimo tego musimy być dla siebie dobrymi przyjaciółmi, zwłaszcza w sprawach dotyczących wolności religijnej i innych kwestii publicznych. Czterech chrześcijan zostało rannych w wyniku brutalnego ataku ekstremistów hinduistycznych na salę, gdzie modlono się przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Nie zrobiliśmy niczego złego, chcieliśmy się tylko pomodlić i rozdać ubogim paczki z okazji świąt, podkreśla pastor tamtejszej wspólnoty protestanckiej. Zdaniem uczestników spotkania niczym nie można usprawiedliwić tego wandalizmu, gdyż nie dali oni żadnych podstaw do takich zachowań. Lokalna policja uważa jednak, że choć chrześcijanie zakończyli spotkanie zgodnie z planem, to jednak sprowokowali agresywne działania bojówek hinduistycznych.
W dystrykcie Coimbatore w stanie Tamilandu, gdzie doszło do tego zdarzenia, zostało wcześniej zamkniętych około 30 sal modlitwy. Powodem były skargi złożone przez bojówkarzy indyjskiej partii ludowej, którzy narzekali, że przeszkadza im hałas. Do innego zdarzenia, wymierzonego w chrześcijan, doszło w ostatnich dniach w dystrykcie Duas. Na spotkanie modlitewne, gdzie zebranych było około 30 osób, weszła... Modlitwy o pokój i braterstwo. Kardynał Ricardo Zatti podkreślił też wkład migrantów w życie narodu i niejednokrotnie przez nich dawane świadectwo wiary. Metropolita Santiago de Chile mówił o sytuacji społeczeństwa i debacie wyborczej, ileż bólu przysparza nam występowanie narkomanii, posiadanie broni przez znaczną część społeczeństwa oraz ciągła obecność ubóstwa i marginalizacji. Maryja zachęca nas, abyśmy przyglądali się przesłaniu życia i braterstwa, jakie przyniósł nam jej syn. Kardynał Zatti wezwał również do modlitwy za wizytę Franciszka w niecały miesiąc przed jego przybyciem. Przybędzie, aby nam powiedzieć, że jesteśmy braćmi i siostrami, że jest możliwe budowanie ojczyzny, która będzie domem dla wszystkich, wspólnym dachem, gdzie wszyscy będą żyć z synowską godnością. Rani nas i niepokoi poważny kryzys moralny w życiu publicznym i prywatnym polityków i administracji sądowej oraz sytuację niesprawiedliwości społecznej i gospodarczej w społeczeństwie, powiedział ordynariusz KKP w Paragwaju. Znajduje się tam główne sanktuarium maryjne tego kraju, jedno z największych w Ameryce Łacińskiej. W kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich biskup Ricardo Valenzuela skrytykował politykę rządzących i szerzącą się w kraju korupcję. Zachęcił wiernych do zaangażowania na rzecz radykalnych zmian, których pilnie potrzebuje paragwajskie społeczeństwo. Ordynariusz KKP zwrócił uwagę na ogólne złe samopoczucie i niezadowolenie znacznych grup ludności z liderów i z władz zdających się ignorować tę rzeczywistość. Przypomniał o zaniedbaniach państwa w Górnym Paragwaju, gdzie większość mieszkańców nie ma wody pitnej. Korupcja pogwałca podstawowe prawa obywateli, pozbawiając państwo środków materialnych koniecznych do tego, by wszystkim dać dostęp do sprawiedliwości, służby zdrowia czy edukacji publicznej. Kiedy źle używa się pieniędzy pochodzących z podatków, cały naród jest chory, dodał biskup Valenzuela. Po latach oczekiwania i modlitw dowiedzieliśmy się, że papież Franciszek odwiedzi w przyszłym roku Estonię, napisał w opublikowanym liście biskup Philippe Jourdan, administrator apostolski dla Kościoła katolickiego w tym bałtyckim kraju. Zapowiedź papieskiej podróży nazywa on swoistym prezentem na święta Bożego Narodzenia. Możemy powiedzieć, że wraz z papieżem, wraz z Piotrem, cały Kościół na świecie przybędzie, aby nas odwiedzić, dodaje pochodzący z Francji hierarcha. Biskup Jourdan podkreślił, że na przybycie papieża oczekują nie tylko katolicy, ale również chrześcijanie innych wyznań. Świadczy o tym fakt, że zaproszenie wystosował również zwierzchnik Kościoła luterańskiego. Administrator apostolski w Estonii ma nadzieję, że wielu Estończyków zechce spotkać się z Ojcem Świętym i otworzy swe serca na jego słowa. 2 minuty dla kraju. Rafał Łączny. Na wielką moc i siłę oddziaływania na sprawy naszej ojczyzny zwrócił uwagę parlamentarzystom kardynał Kazimierz Nycz podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego w Sejmie. Metropolita Warszawski podkreślił, że narodzenie Chrystusa wiąże się z dwiema ważnymi postawami człowieka – być dla innych i być solidarnym. Jeżeli te dwie postawy są kluczowe dla wszystkich ludzi, dla chrześcijan w szczególności, są niejako obowiązkiem dla matki, dla ojca, dla pracownika, to o ileż ważniejsze te dwie postawy są dla was, którzy macie tak wielką moc i siłę oddziaływania na sprawy społeczne, na sprawy polityczne, na sprawy naszej ojczyzny. Metropolita Warszawski przypomniał także, że każde słowo polityków jest zapisane nie tylko w historii czy w mediach, ale jest też uczestnictwem w trosce o dobro wspólne. 26 grudnia we wszystkich polskich diecezjach rozpoczną swoją misję kolędnicy misyjni. Dzieci związane z papieskimi dziełami misyjnymi odwiedzać będą domy, kolędować i kwestować na rzecz potrzebujących rówieśników. Jak poinformowano podczas dzisiejszej konferencji prasowej, w tym roku zebrane ofiary zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom w Syrii i Libanie.
Kolędnicy misyjni pozostawią w domach pamiątkę kolędowania, powiedział sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary ksiądz Maciej Będziński. Dłoń, która składa się albo w skrzydła anielskie, dłoń otwartą do pomocy, albo dłoń złożoną do modlitwy. Ta dłoń ma nam przypomnieć, tak jak w dłoni jest 5 palców, tak ma nam przypomnieć, że jesteśmy radośni, głosimy Ewangelię, jesteśmy jednością, podtrzymujemy tradycje i wspieramy materialnie misję. W ubiegłym roku w inicjatywę włączyło się 40 tysięcy polskich dzieci, które zebrały około 900 tysięcy złotych na pomoc rówieśnikom w Tajlandii. Tak, Radio Koncita. Także proszę Państwa, zawsze z nami i zawsze prądu brak. Takie skąpe dziady w tej Warszawie, że jak jedzenia nie ma, to prądu nie ma. Był to serwis Radia Watykańskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. A już za chwilę audycja dla młodzieży.